fuck. Od plagi zombie przez zarazę zmieniającą ludzi w maszyny, biologiczne wirusy komputerowe, ludzkie żaby, aż po plagę z kosmosu, która sprawia, że ludzie zrywają z siebie całą skórę. Fundacja SCP chroni ludzkość nie tylko przed potwornymi bytami nie z tego świata, ale też przed anomaliami, które mają podłoża swojej natury właśnie w formach chorób i wirusów. Ja jestem Pio, a dziś przedstawię wam 10 najciekawszych według mnie SCP, które są chorobami. W przypiętym komentarzu pod tym filmem zostawiam dla was głosowanie. Zagłosuj, który z tych SCP spodobał ci się najbardziej, to może omówię go w przyszłym filmie. Ponieważ nie jest to lista składana według jakiejś szczególnej kolejności, zacznę od przedstawienia na miejscu 10 najpewniej najbardziej znaną plagę w dziejach Fundacji, czyli SCP-008, plagę zombie. Jest to jeden z pierwszych napisanych SCP, opublikowany w lipcu 2008 roku przez użytkownika Lee Byron. SCP-008 to w 100% zaraźliwy i w 100% śmiercionośny prion klasy Euclid. Roznosi się jedynie poprzez wymianę płynów ustrojowych i przenikanie przez błony śluzowe. Nie przenosi się natomiast drogą powietrzną ani kropelkową, więc jest stosunkowo łatwy w zabezpieczeniu i nie grozi nam przez niego prawdziwa apokalipsa zombie. Natomiast jak sama nazwa wskazuje, po wielu typowych dla zwykłych chorób pokroju grypy objawach, zarażeni SCP-008 umierają, a następnie ożywają w postaci znanych nam typowych żywych trupów. Większa odporność na rany przez wysoką lepkość krwi, możliwość przeżycia do 10 lat bez pożywienia i zezwierzęcenie umysłu prowadzące do chęci zjedzenia żywcem każdego napotkanego człowieka. To tylko jedne z cech nowonarodzonych zombie. Temat SCP-008 jest podniesiony w opowiadaniu Operacja Camp Granada, w którym członkowie MFO Alpha 9, Ostatnia Nadzieja, czyli następcy MFO Omega 7 Puszka Pandory, o których ciekawej i przerażającej historii opowiedziałem wam parę miesięcy temu, dostają misję zabezpieczenia i stłumienia wybuchu zarazy zombie. Na miejscu 9 mamy również SCP, które wpływa znacząco na funkcję organizmu człowieka, jednak nie szkodzi im, a usprawnia je. Mówię tu o SCP-016, czyli świadomym mikroorganizmie. Jest to patogen klasy Keter. Pierwsze objawy jego zarażenia są ponownie bardzo typowe, bo przypominają zwyczajne przeziębienie. Po dwóch dniach jednak organizm wchodzi w stan gorączki krwotocznej, a podczas trzeciej fazy ciało zaczyna krwawić z każdego możliwego otworu. W ostatnim stadium ciśnienie krwi rośnie, a pacjenci dosłownie wymiotują krwią na odległość nawet 5 metrów. Mało kto daje radę przeżyć ten stan, jeśli jednak komuś się uda, patogen zostanie uśpiony i wznowi działanie za jakiś czas. Co najważniejsze jednak, jeśli zarażony odczuwa silny stres podczas którejś z faz zarażenia, mikroorganizmy w jego ciele sprawią, że pacjent wyewoluuje formę, która pozwoli mu na przetrwanie. W taki sposób fundacja przeprowadziła parę testów na badanych, niektórzy z nich zalewani wodą i poddawani SCP-016 wyhodowali skrzela i płetwy, a inni, zostawieni nad przepaścią, skutecznie wytwarzali nowe części ciała, które pozwalały im na skuteczną ucieczkę. Dalej w kolejności mamy pierwszego na liście wirusa, a jest nim samorzutny wirus zapłonowy, SCP-081. Roznoszą go szczury, ale atakuje ludzi i sprawia, że zarażony nagle zaczyna odczuwać większy głód. Oprócz tego, w drugim tygodniu od wystawienia na działanie wirusa, pacjenci odczuwają niezwykłe uderzenia gorąca. W fazie trzeciej stają się skrajnie żarłoczni, zrobią wszystko, by zdobyć pożywienie, a ich metabolizm się zmniejszy. Pacjenci zaczynają przybierać na wadze i okropnie tyć, aż do momentu, gdy ich ciało składa się w 55% z tłuszczu. Wtedy wirus przechodzi do fazy czwartej, w której silna potrzeba jedzenia niknie, a nasilą się uderzenia gorąca. Ostatnią rzeczą, jaką zarażeni pamiętają, jest palący ból od środka. Dosłownie, ponieważ ich ciało zaczyna płonąć, zebrany przez ten czas tłuszcz służy jako paliwo, a następnie zarażeni eksplodują. Eksplozji i ognia nie lubi, a nawet nienawidzi następny SCP na naszej liście, czyli niesławny SCP-610, mięso, które nienawidzi. Najpewniej powiązany jest z kultami sarkickimi, bowiem w pracach z późniejszych serii SCP autorzy nadmieniają SCP-610 jako ich broń przeciwko ludzkości i kościołowi zepsutego boga. Mięso, które nienawidzi, to choroba skóry, która sprawia, że zarażeni przechodzą potworną transformację. Z normalnego człowieka stają się pokrytymi tkankami bliznowatymi monstrami. Czas infekcji różni się od pacjenta, może to trwać dniami, ale zaobserwowano przypadki, w których transformacja trwała zaledwie 5 minut. Wiadomo tyle, że choroba nienawidzi ognia, a ciepło spowalnia przebieg infekcji. Gdy ta jednak osiągnie punkt kulminacyjny, oznaki życiowe ofiary znikną na 3 minuty, a potem powrócą. Jednak nie będzie to ta sama osoba, a wcześniej wspomniany potwór z mięsa. Z dodatkowymi kończynami i przekształceniami ciała.
Ich celem jest dalsze infekowanie i mordowanie ludzi, a w pewnych niejasnych okolicznościach część z nich przechodzi transformację w stacjonarne roje. Osoba taka ustawi się w jednym miejscu, a jej tkanka mięsista zacznie rozprzestrzeniać się wszędzie dookoła. Zabezpieczenie terenu, na którym SCP-610 się rozprzestrzeniło, jest niemożliwe, jednak fundacja uzyskała pozwolenie rządu rosyjskiego na odgrodzenie terenu. Jeśli jednak jakikolwiek zarażony zostanie zaobserwowany poza wyznaczonym terenem, agenci fundacji mają go spopielić natychmiastowo. Zbliżamy się powoli do najbardziej zrytego SCP na naszej liście, a dobrym wstępem do niego będzie SCP-1121, czyli choroba skórowania. Jest to pierwotniak, który w kontakcie z pewnymi bakteriami w ludzkiej skórze ewoluuje i zamienia się w SCP-1121-1, który jest wysoko zakaźny i odporny na wszelkie rodzaje antybiotyków. Na chwilę obecną nie ma na niego lekarstwa. Po paru godzinach od wystawienia na działanie bakterii, skórę zarażonego zaczynają pokrywać małe ranki i wypaczenia skórne. W fazie drugiej natomiast wypaczenia zaczynają zanikać, a infekcja przechodzi w głąb ludzkiej skóry. Jest to proces niezwykle bolesny, ponadto skóra pacjenta zaczyna blednąć i zwarstwiać się na kształt efektu zbyt szybkiej utraty wagi. W trzeciej fazie zarażenia bakterią pacjent zaczyna zdrapywać z siebie skórę, zazwyczaj używając do tego własnych rąk, jednak niektórzy pacjenci chwytają się za noże lub inne ostre narzędzia. Zdaje się, że nie odczuwają przy tym bólu, ponadto rzadko są świadomi tego, że w ogóle zaczynają się oskurowywać. Jest to proces nieświadomy. W dodatku zarażeni stają się zdezorientowani i wysoce agresywni względem osób, które nie są zarażone SCP-1121. Wszystkich zarażonych, którzy dotarli do fazy trzeciej, należy poddać terminacji. Co ciekawe, bakterie SCP-1121 znaleziono w meteorycie. Teoretyzuje się więc, że miała ona być eksperymentem bądź bronią biologiczną jakiejś obcej formy życia, celem pozbycia się ludzkości i zamienienia jej w oskurowane stada zombie. A teraz mój osobisty faworyt, czyli SCP-1994, Zgnilizna, autorstwa DJ Kaktusa, z którym wiąże się dość długa historia, więc postaram się ją skrócić jak najlepiej mogę. Szalony dentysta, dr Grigory, był oskarżany przez swoich pacjentów o to, że materiały, których używa do protez i plomb, nie są idealnej jakości, więc ten, obrażony, zwrócił się do pomocy do jeszcze bardziej szalonego doktora, Rasmina Jelkowa. Rosjanin po wielu próbach stworzenia serum do produkcji idealnego ludzkiego szkliwa natrafił na człowieka, który zajmował się ochroną wróżek zębowych, które w aktach SCP są z kolei opisane desygnacją SCP-478. Doktor Jelkow nie należy do cierpliwych ludzi, więc zamordował hodowcę wróżek zębuszek, a te porwał i wykorzystał do stworzenia SCP-1994-1, czyli zakaźnego serum, które sprawia, że na ludzkim ciele wyrastają zarodniki SCP-1994-2. Są bardzo bolesne w dotyku i pacjenci zabraniają ich pozbycia się. Po jakimś czasie eksplodują i wydzielają zaraźliwy pył, który roznosi chorobę dalej. Spod zarodników natomiast wyrastają prawdziwe ludzkie zęby. Pozbycie się ich jest prawie niemożliwe, a na ich miejsce i tak wyrastają nowe. Proces powtarza się wielokrotnie, aż zęby nie pokryją całego ciała zarażonego, co w skutku doprowadzi do jego powolnej śmierci w katuszach. Doktor Jasmin podczas swoich eksperymentów doprowadził do śmierci wielu osób, w tym dzieci. Jedną z jego ofiar była 16-letnia córka amerykańskiego biznesmena Kyla Schradera, którą odkupił od niego za 2,5 miliona dolarów, opłacona oczywiście przez doktora Grigoriego, który ostatecznie wydawał się być zadowolony produktem. Mam nadzieję, że nadal trzymacie nerwy na wodzy. Zostały nam 4 skipy, na szczęście już mniej groteskowe co Zgnilizna, ale równie ciekawe, bowiem następne w kolejności mamy żaby, czyli SCP-306, grzyba zmieniającego ludzi w półmetrowe płazy. Proces przemiany jest długi, przeraźliwie bolesny i wysoce zaraźliwy, gdyż wypaczenia skóry powodowane przez grzyba są podrywane przez wiatr i niesione w dal, co powoduje wysokie ryzyko zarażenia większych skupisk ludzkich. Nie bez powodu w końcu SCP-306 posiada klasę Keter. Najsmutniejsze jest jednak to, że ostateczne formy, jaką przyjmą pacjenci, czyli duże żaby o ludzkich wnętrzach, mają również ludzkie umysły. Test IQ jednego z nich wykazał wynik 127 punktów. Przez to, że fundacja przetrzymywała wszystkie obiekty ze względu na ich wysoką zaraźliwość, żaby postanowiły uciec, w rezultacie zabijając jednego z pracowników ośrodka. Od tego czasu wszystkich zarażonych SCP-306 należy poddawać bezwarunkowej terminacji.
Mówiłem, że następne skipy będą mniej groteskowe. Możliwe, że trochę kłamałem, bo następny na liście jest wirus mechaniczny, SCP-217, czyli nieuleczalny wirus modyfikujący tkankę organiczną, sprawiając, że ta staje się organicznym metalem. Fundacja nie do końca rozumie, w jaki sposób ten proces przebiega, jednak sprawia on, że z czasem zarażony, czy to człowiek, zwierzę czy roślina, staje się całkiem zrobiony z metali bądź materiałów takich jak guma, szkło lub drewno. Pierwsze objawy pojawiają się na zewnątrz wszystkich organizmów, prócz ssaków, u których to oznaki zarażenia występują najpierw w środku ciała, co sprawia, że o infekcji można się dowiedzieć naprawdę późno i często mijają lata, nim zarażony zrozumie, co jest z nim nie tak. Infekcje o zaawansowanym stopniu opisywane są jako bardzo bolesne, czuć sztywność stawów, cierpi się na bezsenność i ogólną dezorientację. Z czasem serca zastępowane są trybikami, tubami, stawy przez zestawy trybików, a oczy przez kamery na korbkę itd. O dziwo, stan umysłowy pacjentów jest bardzo ograniczony. Odpowiadają na pytania w ustawiczny sposób, są otępiali i wręcz mechaniczni do bólu. Niektórzy z nich zgłaszają uczucie ruchu pod skórą i słyszenie ciągłego tykania. Zarazić się można bardzo łatwo, wystarczy dotyk lub wymiana płynów ustrojowych. W raporcie czytamy, że zarażeni pod żadnym pozorem nie mogą znaleźć się w pobliżu SCP-882, maszyny, która pożera wszystko, co zrobione z metalu i przez to powiększa się coraz bardziej, a gdy nie dostaje tego, czego chce, zmusza do składania ofiar z ludzi, łamiąc ich kości i rozrywając wnętrzności o ruchome trybiki wewnątrz niej. Oba SCP najpewniej są artefaktami łączonymi z kościołem zepsutego Boga. Przedostatniego na liście mamy SCP-1462, odnawialne źródło energii, czyli wirusa przenoszonego przez zarodniki grzybów, który zmienia naturalne płyny organizmu w ropę naftową. Sprawia, że organizmy królestwa zwierząt umierają i zamieniają się w paliwo. To samo dzieje się z większością roślin, jednak zarażone drzewa, w przeciwieństwie do reszty flory, dokonują samozapłonu. Gdyby jakiś większy obszar został zarażony SCP-1462, to w szybkim tempie mogłoby to doprowadzić do spopielenia większości naturalnych lasów Ziemi, co w efekcie doprowadziłoby do scenariusza zimy nuklearnej z powodu dużej ilości pyłów wyrzucanych w atmosferę. SCP-1462 był początkowo produktem biofuel, przeznaczonym do sprzedaży pod hasłem "wyhoduj swoje własne paliwo". Jednak podczas eksperymentów użyto obiektu na drzewach, co w efekcie sprawiło, że grzyb przeniósł się dalej i doprowadził do śmierci całej ekipy projektu. Na miejscu ostatnim mamy naprawdę ciekawy przypadek wirusa, który infekuje zarówno komputery, jak i ludzi. Jest nim SCP-1900, księga doktora Bryszewskiego. Jest nim patogen klasy Euclid, przenosi się przez Trojana zagnieżdżającego się w komputerze, który następnie obchodzi wszelkie zabezpieczenia i nie sposób się go pozbyć. Wirus następnie kopiuje się i w niezauważalny sposób rozsyła dalej, a wystawienie na zarażone jednostki sprawia, że dana osoba zaraża się biologiczną formą SCP-1900, czyli wirusa przypominającego opryszczkę. Jest jednak od niej bardziej ułożony i skomplikowany, przez co można wnioskować, iż został on stworzony przez człowieka. Obie wersje wirusa są rozprzestrzeniane poprzez e-maila traktującego łamaną angielszczyzną o księdze doktora Bryszewskiego, które ma wskazać ci drogę w życiu i pokazać, czym jest prawdziwe szczęście, tego typu propagandowe bzdety. Co miesiąc powstaje nowa wersja oprogramowania i wirusa i jest rozsyłana w świat. Fundacja wylicza, że w ten sposób zarażono już około 4,2 miliona komputerów i 5,1 ludzi na całym świecie. A ponieważ wirus tak bardzo przypomina opryszczkę, fundacja naprawdę nie stara się jakoś specjalnie, żeby zabezpieczyć obiekt, co w sumie i tak nie jest specjalnie możliwe. Co natomiast jest możliwe i bardzo opłacalne, tak jak ten cały sens życia w SCP-1462, zagłosowanie, który SCP najbardziej ci się podobał. Zrób to za pośrednictwem linku w komentarzach, albo napisz sam w komentarzu, który SCP podobał ci się najbardziej i dlaczego. Zostaw przy okazji łapkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę mały wysiłek, a mi pomaga w dalszym rozwoju. A jeśli jesteś tutaj nowy, to oczywiście zostaw śmiało subskrypcję i dzwoneczek, a nie ominą cię dalsze historie z uniwersum Fundacji SCP. To było 10 obiektów SCP, które są chorobami. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.